Radio Kraków. W studiu już Błażej Strzelczyk. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. W aktualnym tygodniku powszechnym jest Twoja rozmowa z księdzem Kazimierzem Sową, zatytułowana Ślubu z platformą. Nie brałem. Ksiądz Sowa nie ukrywał, że kibicował Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach, a jednocześnie twierdzi, że w żaden sposób nie wykorzystuje Kościoła do promowania sympatii politycznych. No i teraz tak się zastanawiam, gdzie wobec tego stawia granice takiego zaangażowania politycznego w ogóle dla księży? Ksiądzowa, gdzie stawia, tak? tak? Czy ja, gdzie stawiam? A gdzie ty widzisz tą granicę, a gdzie stawiają ksiądz? Solo? Dla mnie nie ma tej granicy, dlatego że dla mnie ksiądz, który angażuje się politycznie, gdzieś w pewnym momencie traci wiarygodność. Jesteśmy w kraju, Żyjemy w kraju, który jest dramatycznie podzielony, i kraju, w którym do wyborów idzie połowa ludzi. Z tej połowy połowa głosuje zazwyczaj na jednego kandydata, druga połowa na drugiego kandydata. I w związku z tym jesteśmy świadkami sytuacji, w której zawsze połowa Polaków będzie niezadowolona z wyboru prezydenta. I jeżeli ksiądz jakikolwiek wchodzi w ten dyskurs i w tę, to poróżnienie Polaków, to traci wiarygodność. Godność. Papież Benio XVI bardzo często powtarzał, że wierni oczekują od księży nie tego, żeby byli ekspertami od spraw politycznych, spraw ekonomicznych, tylko żeby byli ekspertami od spraw duchowych i doświadczenia religijnego. W związku z tym, gdy ksiądz traci tę perspektywę religijną, a skupia się na polityce. Nie wypełnia swoich obowiązków we właściwy sposób. No właśnie pytanie, gdzie traci tą perspektywę religijną? Bo dla Księdza Sowy ta, tą granicą jest gdzieś ołtarzem. Ta ołtarz, granica tak? jest ołtarzem, no, tak. Znaczy, ołtarzem. my w hmm. ogóle w tym tygodniu poruszamy kwestię mszy świętej w intencji pana Komorowskiego, która odbyła się w czwartek, w dniu zaprzyjężenia prezydenta Dudy w Warszawie. I, I okazuje się, że dochodzimy do wniosku, że mieliśmy dwie msze tego samego dnia. Na jednej przy się do prezydenta Duda, na drugiej przy się do prezydenta Komorowskiego. Mamy wrażenie, że to są jakieś dwa różne plemiona, dwóch prezydentów, dwa kościoły poróżnione, które nie potrafią się ze sobą dogadać. My mówimy w kościele bardzo mocno o jedności i mamy pełne usta yy, dotyczące jedności. I okazuje się, że nie jesteśmy w stanie się dogadać w tak prostych rzeczy, jaką jest polityka. Znaczy, dyskurs polityczny jest jałowy, nic nie wnosi. To do, się do doświadczenia religijnego, więc po co się tym zajmować? No, dla księdza Sowy, rozumiem, ta, ta, ta jedność jest gdzieś jednością duchową, tak? poza polityczną. Gdyby, momencie... księża, gdyby mm. księża różnili się rzeczywiście w kwestii doświadczenia religijnego, gdyby wspierali się o to, jak tłumaczyć Pismo Święte, jak mówić kazania, to byłoby super. To nie byliśmy problemu. Ale oni się nie spierają o to, tylko spierają się o politykę. To, są to jest właśnie... dramatyczne są pobożne życzenia, się zastanawiam, bo nie uważasz, że... Znaczy ja, czy... ja, uh -huh. ja, ja jednak widzę kościół, który zajmuje się doświadczeniem religijnym i chcę tak na, na taki kościół patrzeć. Znaczy, jeżeli mówimy, że biskupi na przykład się angażują politycznie, ja znam kilku biskupów, którzy się angażują w ogóle politycznie i jestem z tego zadowolony, bo mogę do nich pójść po poradę. Znaczy, jako osoba wierząca nie oczekuję od księdza, żeby mi mówił, na kogo mam głosować i nie oczekuję od niego, żeby mi mówił, kogo on wspiera politycznie, ale żeby mi Mię uczył doświadczenia religijnego, mi dawał rozgrzeszenie, mi dawał komunie świętą i sprawiał eucharystię. To jest jego no, norma. no widzisz, tylko wydaje mi się, że problem jest tutaj chyba w tym miejscu, gdzie ksiądzowa gdzieś postawił tą granicę, czyli w momencie, kiedy faktycznie to doświadczenie religijne jak gdyby jest pełne. A teraz ksiądz jest to również osoba, która ma poglądy, tak? Dobrze, gdyby miał poglądy polityczne. Pytanie, czy dobrze, że ma poglądy partyjne. To znaczy, że wchodzi w ten dyskurs na najbardziej bagiennym i niskim poziomie partyjnym. To jest złe. Moim zdaniem. Ja znam poglądy polityczne papieża Franciszka, ale nie wiem, kogo on głosuje. Ale wiem, że w jego doświadczeniu politycznym chodzi o ubogich, o potrzebujących, o bezdomnych. One są, te poglądy, bardzo lewicowe w wielu momentach papieża Franciszka. Ale ja nie muszę ich nazywać partyjnie. Nie muszę wtłaczać papieża do jakichkolwiek plemion politycznych. Partyjnych i tak dalej. No, Nie znaczy, zgadzasz się cały czas. Znaczy, zastanawiam się nad takimi realiami, bo mówimy o jakimś ideale, tak? Mm -hmm. To znaczy, ty mówisz o jakimś rodzaju ideału. Do tego ideału. dążę. To znaczy, mam, mam takie też wrażenie, że w polskiej dyskursie o angażowaniu się Kościoła w politykę, kiedy ksiądz wspiera PiS, to jest dramat, to jest skandal, to jest czołówka gazety wyborczej, to jest wiadomości w TVN i tak dalej, i tak dalej. A kiedy wspiera Platformę Obywatelską, to jakieś proporcje wyrównuje. Znaczy, traktujmy wszystkich porówno. równo. Zaangażowanie polityczne księdza w mojej ocenie. Wolę od niego doświadczenia religijnego, nie politycznego. No ale mówi się też o pewnym zawłaszczaniu y, Kościoła przez PiS, tak? Z, z, zgoda. Co I do teraz ty... masz alternatywę mm -hmm. z drugiej strony, jeżeli są powiedzmy... ja nie potrzebuję alternatywy. Mm -hmm. Nie potrzebuję alternatyw politycznych. Potrzebuję alternatywy duchowej. Tylko takiej. A nie zastanawiasz się na przykład, czego potrzebują ludzie, że to jednak jest jakaś polaryzacja w momencie, kiedy mamy pewną różnorodność? Jeżeli... Polityczną różnorodność. No niestety też, tak. Ale polityczną. po co ona nam potrzebna? Ale myślę, że ludziom, którzy szukają duchowości, oni i tak ją znajdą. Nie mm -hmm. masz takiego wrażenia, mm -hmm. że, że to jednak wymusza na ludziach pewien rodzaj refleksji, mm -hmm. jeżeli mają pewną kontrę z jednej i z drugiej strony? Zgadzam się do tego, że ksiądz może mieć różne, księża mogą mieć różne poglądy polityczne. I zgadzam się z tym, że jedni mogą wspierać i Platformę Obywatelską, i drodzy, i PiS. Natomiast uważam, że zbyt częste zajmowanie się kwestiami politycznymi przez księży jest traceniem z perspektywy czegoś, co jest szalenie istotne, czyli doświadczenia religijnego. Tyle. Błażej Strzelczyk, redaktor Tygodnika Powszechnego. Polecam te teksty, gościem. dlatego że jest to niezwykły cover, niezwykły temat numeru w tygodniku. Dlatego, że mamy dwa jeszcze odrębne głosy, teksty, które są ze sobą bardzo e, różne w treści, więc to pokazuje, że my też jesteśmy tam gdzieś podzieleni w redakcji. Proszę Państwa, ten podział jest tematem aktualnego Tygodnika tak Powszechnego. Odsyłamy oczywiście na stronę. A ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.